Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z Cieniem Przeszłości. I oczywiście backupik nie zrobiony, ale już go robię na odcinku standardowo. Jesteśmy przed obozem bandytów, strzelam. Myślę, że musimy tu... zagadać do kogoś, aczkolwiek... Jak się żyje w dziczy? A powiem ci, że całkiem przyjemnie. Nie musimy na nic pracować. Konwoje oraz natura zapewniają nam wszystko, czego potrzebujemy. I innym obozom jest to na rękę? A, oczywiście, że nie. Zawsze jesteśmy na celowniku, kiedy pada łupem konwój albo jakiś podróżnik. Ale jest nas tak wielu, że nie ośmielą się do nas zbliżyć bez dodatkowego wsparcia. A wtedy po prostu chowamy nasze rzeczy i bierzemy nogi za pas. Bieganie z tym całym sprzętem musi być wyczerpujące. Można się przyzwyczaić. No, ten sam gościu nas może uczyć u szkodników, tak? Spoko. Znam parę sztuczek, ale dopóki Quentin nie uzna cię za godnego zaufania, nic z tego nie będzie. Okej. Okay. No, tu jest Darion. Bandzior. Aha, dobra, hej, ty, chciałem najpierw pogadać tego gościa. Pamiętam cię ze starego obozu. W sensie Quentina. Musisz mi pomóc. Dlaczego cię porwali? Już bez gadania. Załatwiaj swoje sprawy z Quentinem, z łaski swojej. Mhm. No, w porzo. Tu sobie siekierka stoi. Czemu ktoś taki Siema. Jak ty błądzi po tej części kolonii? Nic tu po tobie. Szukam kopacza imieniem Darion. Tak, jest u nas. Naszej małej społeczności przyda się kowal, a on zna się na rzeczy. Dołączył do was z własnej woli? Musieliśmy go najpierw przekonać, ale nikt nie będzie tęsknił za kopaczem. Co muszę zrobić, żebyście go wypuścili? Jak dotąd nie spotkałem nikogo, kto interesowałby się losem kopacza. Niebywałe. Na razie nie mam ochoty rozprawiać o Darionie, mam inne zmartwienia. Kim jesteście? Skazańcami, wyrzutkami, mordercami. Jesteśmy bezstronni wobec tego całego fermentu w kolonii i nie mieszamy się w sprawy obozowe. Jak wam się w takim razie wiedzie? Pewnie od samego początku ci wpajano, że nie przeżyjesz poza tymi trzema osiedlami. To bajka. Radzimy sobie lepiej od większości tych miernot w kolonii. Dziwię się, że jeszcze żyję. Myślisz, że się ciebie boimy, bo mógłbyś nas sprzedać strażnikom? To nie jest tak, że się tutaj ukrywamy. Gomez ma przecież ważniejsze porachunki z nowym obozem. Nami się nie musi przejmować. Poza tym nie wyglądasz na specjalnie majętnego. Chyba, że masz tam przy sobie coś ciekawego. Coś tam się znajdzie. Tak. W takim razie sprawdźmy. Hej! Schowaj! Słabe przedstawienie. Aha. No to luksus, ty. Wziął mi, naklepał. No ja mam trochę... A nie, nie mam. W sumie ja mam 4 rudy, przepraszam, nie wiedziałem. No dobra, to... zrobimy tak, że przejdziemy. Jak? To przeklikamy. Ej, nie sądziłem, że on... No, w sensie to mogło być dość logiczne, ale nie sądziłem, że on nas faktycznie zaatakuje. No dobra, no. Czekajcie. No dostajemy niby premię expa za odwagę, ale... chyba mu wklepiemy jak coś. Tak, w tak... Schowaj broń! Uwaga! No, po prostu nie zdążyłem wyciągnąć broni, kurde. Odłóż broń! Niemożliwe! A ty masz coś ciekawego? Coś tam masz. Dobra, sklepany, nie? Chyba się tego nie spodziewał chłopaczek. Góry wilka. Spoko sprawa. Ej, ale łuku mu nie mogliśmy gwizdnąć, widzieliście to? Lepiej, gdybyś tego nie zrobił. Nieźle. Jeśli sprzykrzy ci się stary obóz, możesz spróbować szczęścia u nas. Ze wszystkich możliwych miejscówek wybraliście sobie jakąś polanę?
Nie zostaniemy tu na zawsze, bohaterze. Chcemy rozbić nasz obóz wysoko w górach, ale na razie zalęgło się tam kilka bestii, z którymi nie ma żartów. Uwolnij Dariona. Na razie mam ważniejsze... A, uwolnij Delinę. Okej. Okay. Potrzebujecie pomocy? Faktycznie. Przyda nam się mięso armatnie na te wszystkie żyjące wyżej poczwary. Poza tym sprawiasz wrażenie bystrego gościa. Mam dla ciebie propozycję. Pomóż nam rozbić w górach obóz, a odwdzięczę ci się w przyszłości. Mam nadzieję, że to coś będzie tego warte. Zawsze możesz do nas dołączyć, jeśli sprzykrzy ci się stary obóz. Zresztą wdzięczność u mnie jest warta więcej niż myślisz. Niech będzie. No za dużo nie miałeś przy sobie, więc... Czekamy już tylko na posiłki. Nie pójdą wszyscy. W końcu ktoś musi pilnować tych wszystkich rupieci. Wyposaż się więc odpowiednio i w drogę. To będzie ciężka przeprawa. Pogadaj z Hugiem, kiedy już będziesz czuł się na siłach. Okej. Okay. Czwarty obóz. Tu jakieś jaszczury, tam ścierwojady, wiadomo. No fajnie, że jest nam pokazane, co tam w ogóle się znajduje. Nie, no tam jakieś ścierwojady. Chyba nic takiego, nie? Do przeżycia. No nie? No dobra, no idziemy do tego Huga chyba. I co? I lecimy napieprzać, nie? Potworki. A nie, Curtis, kurwa, dobra. Tu był ten Hug. Możemy ruszać. W takim razie miejmy to już za sobą. Za mną. Seri chleb. No dobra, to lecimy, nie? Halo? No gdzie ty idziesz? Jezus, chodzenie za NPC-tami w tej grze to jest zawsze masakra. No dobra, no ale... Tu nie znajdę. Jestem ciekaw, czy na przykład jakiegoś trolla będziemy musieli udupcyć, czy... Niczego tu nie znajdę. Czy to tylko będzie, wiecie, na zasadzie tych ścierwojadów i tych paru jaszczurek? Ty no, ścierwojad to na hita schodzi. A ciekawe jak te jaszczurki w ogóle, bo chyba tym mieczem, ten miecz to dopiero kupiłem w poprzedniej tej, nie? U, ale przycięło. Orkowe psy luz. Okej. Nic tu nie ma. Lecimy dalej. No spoko, no jakiś jeden orkowy pies. No, idziemy w trójkę, też twórcy pomyśleli, że no solo to by była męczarnia się tutaj przeprawiać, a... To była ta łatwa część. Tam na górze mieszka troll, ale dla własnego dobra lepiej go zostawić w spokoju. Teraz skręcamy w prawo i kierujemy się tym szlakiem, aż do małej dolinki. Dolinki? Dobrze. Niech będzie. Teraz za długo był tekst na ekranie chyba, bo... Dziwne, dziwne. No ale ty wam powiem, że te ścierwojady to nie robią jakiegoś wrażenia. No w sensie one schodzą na hita, jak krytycznie je uderza. One jeszcze po dwa mięsa dają? Nic tu nie ma. Cyk, dobra. No i idź tym gościu. To jakiś jaszczur, znowu ścierwojad. To gdzie idzie? Co jest? Okej. Nic tu nie ma. Słyszę chyba cieniostwora generalnie. Okej, zajebiście. Mamy już na drugi poziom walki wręcz. Fajna sprawa. Ogólnie mówię, słyszę cieniostwora gdzieś tutaj. To tutaj. Chyba. Kiedy już wybijemy każde żywe stworzenie, wchodzimy do tej jaskini. Powinniśmy już zaraz skończyć. Oh.
Łatwiutko ty. Nawet te potki na mnie są za bardzo tu potrzebne, bo tym mięsem się fajnie leczymy. Dobrze jest to zrobione tutaj, naprawdę. A ten, tego ścierwojada macie gdzieś? No mówię, cieniostwór, dobrze słyszałem. Elo? Dobra. No i co, powiesz coś? Okej. To powinno dać wszystkim bestiom do zrozumienia, żeby trzymały się stąd z daleka. Niebawem zabierzemy się za przeprowadzkę i założymy tutaj swój obóz. Przy okazji, dobra robota. Wpadnij do nas za jakiś czas. Powinniśmy się już wtedy ładnie urządzić. Ciekawe w sumie. W sensie, no oni są już jakby w jedynce, są agresywni do wszystkich, nie? Kim byśmy nie byli, to są agresywni i to jest ciekawe w sumie, że nie możemy do nich dołączyć. Jakby w jedynce. To trochę ból dupy jest z tym pewnie, bo to mogłaby być ciekawa linia fabularna, chociaż w sumie sama podstawka Gothica jest taka dziurawa jak ser szwajcarski. Mówię, jestem ciekaw jak ten remake im się uda zrobić. Jak się uda, to ogramy go na kanale, nie bójcie się, tylko nie wiem też w sumie kiedy on wyjdzie, nie? Mam nadzieję, że będzie to szybciej niż później. Bo bardzo chętnie bym sobie pograł już tego remake'a, chociaż grałem w to demo, no mam nadzieję, że faktycznie zmienili wszystko tak jak mieli, bo to demo to było beznadziejne, nie? A to tutaj to mogło być... A mogłoby to być naprawdę dobrą grą, jeżeli by tylko posłuchali trochę graczy, wiadomo, nie? To była piękna walka. Kości mnie je... Aha, dobra. Uwolnij Dariona. Nic z tego. Potrzebujemy kowala do naszego obozu, a tak się składa, że poza Darionem nie widzę innego kandydata. Chcemy tutaj założyć nasz obóz i potrzebujemy ludzi, którzy pomogą nam w tym przedsięwzięciu. Mogę ci pomóc w zamian zbudować część obozu. Powiadasz, że znasz się na tej robocie? Więc co mnie powstrzymuje przed uprowadzeniem was obu? Jesteś mi coś winien. Masz jaja, przypominając zbrodniarzowi o przysłudze i mając przy tym nadzieję, że się z niej wywiąże. Ale spokojna głowa, dotrzymuję danego słowa. Wiesz co? Pomóż nam przy zakładaniu obozu. Zajmij się najważniejszymi konstrukcjami, a w zamian puszczę Dariona wolno. Co prawda zostaniemy bez kowala, ale przynajmniej nie będzie nam padało na głowę. Skąd wziąć materiał? Jeśli czegoś potrzebujesz, powinieneś poszukać Jake'a. Posłałem go do lasu, żeby załatwił trochę drewna, ale nie wrócił. Na domiar złego nosił ze sobą trochę zapasów, takich jak żelazo. Jeśli jeszcze żyje, niech się z łaski swojej spręży. A jeśli nie? To sprawdź, czy trzyma coś wartościowego w kieszeniach. Okej. Nie martwi was ten troll w pobliżu? Trole są leniwe. Jak sobie upatrzą jakieś miejsce, to już tam zostają. Ta włochata paskuda to akurat najmniejsze z moich zmartwień. Dobra, i od czego mam zacząć? Na dobry początek przydałby się dach nad głową. Niech to będzie gdzieś w obozie. Dobrym pomysłem byłaby także jakaś palisada bezpośrednio przy wejściu. No dobra. To teraz musimy iść szukać Jake'a. Ciekawe, czy jakoś to przemyśleli i na przykład jakbyśmy ich tu pomordowali, to byśmy mogli tego Dariona sobie po prostu wziąć i powiedzieć siema, chodź gościu. Dobra, to są... To szczury, jest też orkowy pies w ogóle, nie? Aha. Kurde belka. Jak blisko. Dobra, konsarz schodzi na dwa hity. Orkowy pies trochę więcej, ale raczej łatwo się go zabija, więc ten konsarz trochę mi tu pokrzyżował plany, nie powiem.
Jakby mógł się mu zagrować na mnie, to będę wdzięczny. A spieprzaj tym kretoszczurem. Jezus, udało się. Sorki, że jestem... I to jest mój problem, że ja czasami muszę tak się skupić, bo to normalnie jest, wiecie. Masakra trochę, co tu się dzieje czasami z tymi walkami. A jeszcze po tej poprzedniej modyfikacji, co ją, kurczę, nagrałem jeden odcinek, no masakra, że nada po prostu, nie? Tam tu się w ogóle musiałem napocić, jak głupi... Ty zgłupiałeś tym kretoszczurem? I nic to nie dało, nie? Więc jakby wiecie, chory syf. Po prostu, chory syf. Dobra, jak myślicie, gdzie będzie ten gościu? Posłał gościa do lasu. Pytanie, czy żyje, czy nie. Okej. Okay. Dobra, ale... Kurczę, zanim będziemy się bić... Chyba, chociaż nie wiem, musimy mieć chyba 50 rudy. Teoretycznie bym się mógł teraz cofnąć do obozu, ale... Wolałbym chyba znaleźć tego gościa teraz szybko, nie? Dobra, tam jest krew, czyli... O Jezus, no... Patrzcie, jaki ten orkowy pies ma zasięg w ogóle. Widzicie to? No chodź tu tym syfem. No chodź. Okej, dobra, zbugowany i pięknie. Tak, to ja mogę się bić, a nie. Na pytanie, czy my te wilki teraz będziemy robić tego. Wilki to jest luz, widzę. Dobra, widzę, że dużo strzał. Kurczę, każda bryłka się przyda, nie? Co by nie mówić. Wydaje mi się, że na ten chłop gdzieś tutaj leży pewnie. Albo ledwo żywy, albo już nieżywy. I musimy go po prostu gdzieś tutaj zlokalizować. Idę tą dolinką, bo jest taka najbardziej logiczna, że tutaj coś jest, nie? No i znowu jest ten kurde dziadowski pies. Dobra. Pies leży. Kretoszczur na strzała. Drugi na dwa. Ej, ale widzę, że tutaj chyba nic nie ma. Niczego tu nie znajdę. Ale takie czyszczenie lasu mamy. No ale co zrobić, no? Trzeba szukać. Dabi są ci... Te w sumie, kretoszczury. Widzisz, jak chrumkają. Dobra, ten leży. A widzicie, te ścierwojady mają jedno mięso. Czemu tamte miały dwa? Lepszej jakości ścierwojad, czy co? Dobra, leżą. To sadło pewnie też się przydano, bo jednak wiecie. Idzie kolejny orkowy pies. O kurwa, no. No nie wiem, czy z dwoma se poradzimy, ale... Na pewno już przed nimi nie ucieknę, nie? No Jezu, czemu one się tak cofają?
Kurde bela, no widzieliście, jak mi pięknie szło. I przestało. Jezu. No dobra, wiecie co? To ja bym chyba się... Niczego tu nie znajdę. Dobra. Ja bym się chyba cofnął do obozu, co by zdobyć... ten poziom, no bo kurczę, no... Nie róbmy sobie, no jeszcze łażą te orkowe psy tu wszędzie, widzicie? Dużo tego tałataństwa. Trzeba będzie zrobić tak, idziemy. Jake wysłany do lasu, no poczekajcie chwilę. Może po prostu on jest bardziej w lesie, tam gdzieś przy nich, no bo to też pewnie, no... Chowanie go gdzieś, nie wiadomo gdzie, byłoby bez sensu, a no lepiej chyba będzie pójść teraz i pójść zaraz zobaczyć, gdzie on jest tam przy nich, bo takie chodzenie i ekspienie, no to wiecie, to na początku jest spoko, a potem to bez sensu. Dobra, tutaj jest ten, ale ja bym potrzebował coś sprzedać, a że tu jest Graham, no to mu sprzedamy, nie? Gdzie ty jesteś? Kopacz Graham jest. Dobra. Sprzedamy te strzały. Okej. Idziemy do skorpiona. To się już więcej nie powtórzy. Czekaj. Jest. Lepiej się w nic nie pakować. 150 bryłek? Uhuhu. No tyle to ja nie mam, kolego. No mógłbym iść do tego Christiana, ale to jest z drugą stronę w ogóle, ty. Dobra, wiecie co, to jeszcze coś sprzedam temu Grahamowi. Kurde, nie widziałem. No w sumie to było logiczne, że to nie kosztuje tyle samo. Chryste, panie. No nie wiem, czy jakiś chory nie jestem, czy gorączki nie mam. Nie chciało mi się mierzyć temperatury. No, to się nazywa być leniwym, nie? Się nie chce nawet gorączki zmierzyć. Skrawek materiału to nie. Łój to zostawimy. Gwoździe będą potrzebne. Amforę mogę sprzedać. Kill of 1. Pazury i tyle. Te skórę cieniostwora pewnie będzie można za spokosianą opylić Christianowi. Więc tak też zrobimy. To się chyba nigdy nie zmieni. Naucz mnie dobrze. Tak długo jak mnie to nie git. Jesteśmy dobrze wyszkoleni. Nie wiem w ogóle, jaki tutaj jest maksymalny poziom w tej modyfikacji, bo w sumie nie sprawdzałem tego nigdzie, aczkolwiek no jesteśmy tak nauczeni, że tylko łuku nie mamy, a no nie jest on potrzebny raczej do niczego. Z tego co widziałem, to kuszy tu chyba nie można mieć. Albo można, nie wiem. No bo nie można się to nauczyć, jakby widzę, tak jakby nie, bo mamy łuki zaznaczone, nie kusze. Więc może to po prostu jest takie, nie wiem. Wydaje mi się też, że no mod jest raczej na 10 godzin chyba, czy coś takiego, więc... O nie. Jednego poproszę. Jednego, po kolei, chłopaki. No dalej. Cholerne psy. Nie ma czego plądrować. Wiecie, jak to dziadostwo kąsa, nie? Niczego tu nie znajdę. Ciężki rywal, nie powiem. A mogą sobie usmażyć mięso w sumie, bo już nie mamy mięsa. Kurczę, już żeśmy zjedli, nie? No dobra, na tę szynkę jakąś zjem. Sera to tutaj jest tyle, że ja nie wiem, po prostu serowar z Kolinic to był chyba zamknięty za barierą w tych czasach, jak my tutaj jesteśmy. W ogóle szkoda, że ten nasz ziomek nie ma jakiegoś imienia, nie? Chociaż z drugiej strony, jakby miał imię, no to albo musiał tutaj zginąć, albo musiałby się pojawić, nie wiem, w następnej części. W jedynce by się musiał jakoś pojawić, a no nie ma tego chłopa, więc... Dobra, wilki. Tu jest ta jaskinia w sumie, bez kitu. Ej, no nie, no.
Dobra. Spadać. Ty no patrzcie. Styl walki od razu. Te kryty siadają jak pięknie. Kurde, dobrze. Niczego. Ale się udało. Niczego tu nie znajdę. Najlepsza walka w moich modyfikacjach po prostu ogrywanych. Dajcie za to 1000 łapek. Nie no, tyle to nie będę miał pewnie długo, ale nieważne. Dajcie dużo. Dajcie, każdy łapkę da, to będzie dobrze. oczywiście, jeżeli film się podoba, nie zapomnijcie o tym, żeby zasubskrybować kanał, bo będzie tego pewnie jeszcze więcej. Planuję skrupulatnie nagrywać, tak jak mówiłem. Mam challenge 365 dni w tym roku. 365 dni. 365 filmów, a w sumie to 366, no bo jest rok przestępny, więc. Tylko mam nadzieję, że mi się mody nie skończą jedynie. Nie o co nagrywać. W ogóle powinienem robić, wiecie, półgodzinne odcinki. I to by miało sens wtedy. Halo? Tam są zębacze. Ja nie wiem, jak z zębaczem solo tutaj sobie radzimy. Ale jakbyśmy je pojedynczo wyciągali, czemu nie? Jakie oni mają agro? No, chłopaki się uczyli chyba z zagadki orków, prolog. Natomiast na temat agro, kurde, tych potworków niektórych to... No nie, chociaż tamto był dopiero gnój. Da, tam chyba jest cieniostwór w ogóle. Ej, ale pojedynczo was robię, nie? Pojedynczo. No serio? Rozumiecie to, nie? Oni w dwójkę podchodzą. W ogóle zębacze mają tak zrąbane agro w tej grze. Czekajcie, czy one podchodzą? Tak, one podchodzą zjeść tego ścierwojada. To jest moja szansa. One się biją z tym kurde cieniostworem. Elo? Cieniostwór je pozabijał? Ciekawe. Pytanie, czy my jesteśmy w stanie go ubić. Bo jak nie, to trochę lipa. Ale jak tak, to nawet fajnie. W ogóle, czemu on wyszedł z tej jaskini swojej? No nie da się gnoja zaspamić. O! Co syf. Dobra, to niech on sobie wejdzie. I da spokój, zabił te zębacze, fajnie. Jedno wiem. Nie ma tam tego gościa. Gdzie on w tym lesie jest? O, znalazłem go. Ej, to byłem tak blisko, tylko mnie zabiły orkowe psy, ta? Wow. Niczego tu nie znajdę. No dobra, ale widzicie, to jest... taka różnica po prostu z tym. Jak mamy ten styl walki, to jest masakra w ogóle dla nich, nie? Patrzcie. No dobra, te kretoszczury to już dobrze łapałem na hita, nie? Ale... Czterkowe psy to spływają, nie? Nawet dwóch naraz robię. Więc jest naprawdę mega git. Ale mi powiedzcie tak, szkodnik. Ten chyba nic nie ma. Jake. Pysz. Skórzany mieszek pełny gwoździ i deski. Ile masz tych gwoździ? 20 chyba 5. Całe szczęście miał przy sobie wszystkie materiały, no tak. No to wyglądało na drzewo, które mogę ściąć, ale jednak nie. No, bo słyszę jakby cieniostwora znowu. A... No nie chcę mi się z nim bić, chyba że to jest ten cieniostwór z tej jaskini tutaj. No on wyłazi normalnie, patrzcie to. Co wyszedł? No dobra, no ale to kiedy indziej. Spuścimy mu w pierdziel. Pewnie jak będziemy strażnikiem.
Szkoda, bo go się nie da zaspamić. Nie jesteśmy w stanie tak szybko machać mieczem, jak on łapami macha, więc... Może się go da jakoś pokonać, ale czy mi się chce to rozkminiać? Oczywiście, że nie. Siema, Quentin. Znalazłem Jake'a. Nie żyje. Tak myślałem. To chyba nie był najlepszy pomysł, żeby puszczać do lasu samotnie jednego z najbardziej niepewnych ludzi. Które bydle go załatwiło? Leżał obok jakiegoś szkodnika. Najwyraźniej obaj wykończyli się nawzajem. Ten Benzwał prał się ze szkodnikiem w pojedynkę? Chyba właśnie dlatego tyle przeżyliśmy poza obozami, bo trzymamy się w grupie. Nieważne. Dzięki jego materiałom możesz teraz zająć się robotą. Dobrze, że mieliśmy już jakieś deski, bo... O, zielony nowicjusz. Zawsze dobre na sel, nie? Idę. Kurde, wydawało mi się, że tam coś szło, ja nie wiem. Jakieś teorie spiskowe. Ej, a ciekawe, czy można kupić zaklęcie zmniejszenia potwora. Chociaż nie, no, troll pewnie tam musi siedzieć po prostu, no bo lorowo by się nie zgrywało, bo ten Chris tam pewnie jest tym gościem, który tam leży. Potem w jedynce, tym kościotrupem, że tak powiem. Nie, kościotrup to jest chyba ożywiony, nie? Szkieletem. No nieważne, wiadomo o co chodzi, nie? Okej. Ej, no ale to jest przecież niemożliwe, żebym ja to zrobił tu. Chłop mi na same te dał. Na 17 desek, 18 gwoździ. Dobra, drzewo to sobie zetniemy. Nie wiem tylko skąd te gwoździe wezmę. O nie, no i teraz muszę latać, zbierać to całe par... Nie. Świetnie. Luksus. Dobra, ile mamy drewna z tego? 5 chyba. I co, i to było jedyne, które tu mogę ściąć? Wy sobie jaja ze mnie robicie chyba, nie? Naprawdę. Dobra, muszę sobie zobaczyć, ile w ogóle mi brakuje tego całego dziadostwa. O, tu jeszcze wrócił ten ścierwojad. Spoko. Miło było. Tu jest drzewo, ale go nie można ściąć oczywiście. Tego też nie. Tu ile jest potrzeba? Dwadzieścia, 25 i 5. Dobra. Gdzie jeszcze ten łój potrzebujemy? Cholerka, no. 20, 25 i 5. Zapiszę sobie to gdzieś może, bo... A tutaj... Dajcie mi moment. Muszę sobie zapisać. 37, tak? I 43. 37 desek, 43 gwoździe. I 5 łojów. Dobra, tu. O, drzewo, dobra, zajebiście. To ty będziesz ścinał, a ja sobie zapiszę w międzyczasie. 37, 43, 5. Okej, dobra, zetniemy to drzewo, to nam zostanie 27. Ale kurczę, gdzie ja zarobię na to wszystko? No musiałbym iść, tak faktycznie. Musiałbym iść sprzedać te skóry. Zebrać kupę siana. Kupić te materiały, bo nie wiem, czy mi się chce latać i zbierać. Z reguły, zresztą ja nie wiem, gdzie mam gwoździe w ogóle. Jakkolwiek dostać indziej niż tutaj, kurde. A temu nic nie możemy powiedzieć. Kartisz coś ten? Nic, no dobra. Dobra, ale tak myśląc łopatologicznie, pójdziemy sobie do tego strażnika i się go zapytamy na przykład, czy już można iść na plac wymian. Czy już na przykład się zdążyliście wymienić? Siema. Masz coś z uszami? Okej.
czyli nie pójdziemy na plac wymian. Ale możemy ściąć kolejne drzewo, nie? Cholera, no. Powiem wam, że ta mechanika budowania jest ciekawa. Trochę, a trochę jest jednak taka... No nie wiem, niepotrzebna. Ja rozumiem, że bierzemy tu udział w budowaniu tam jakiejś chaty czy czegoś, ale no kurde, nie wiem. No bo pójdziemy teraz tak. Pójdziemy teraz do Christiana i tak, bo musimy mu opędzlować parę rzeczy. Całe szczęście, że jest tutaj dogodny skrót. I no i co dalej? No my coś mamy tu jeszcze? Tego meza, no to wiadomo. W kiwaniu chaty Guy mieszka ten. Guy to nie wiem, gdzie go ulokować, nie? A wy coś macie do powiedzenia? Ty nic. A ty cheaper? Tylko zachowaj to dla siebie. Nic, no dobra. Baldecepticur został jednak najemnikiem? O co tu chodzi? Okej, co tu się dzieje w ogóle? A widzę tam Kawalorna i ten Maltę. Co ty tu robisz? Aha, pewnie świstek cię wywarł. Patrzcie państwo, kogo mi tu przywiało. To przez ciebie, brudna łajzo, wywalili mnie z obozu. Pracowałeś dla świstaka, prawda? Po tym wszystkim chciałem spróbować sił w nowym obozie, ale nikogo nie. Baldecepticur wszedł. Przez ciebie muszę koczować u Kawalorna, żeby w ogóle mieć dach nad głową. Nie myśl sobie, że ci się upieczę. To była dobra walka. Kłujący cierń, ależ nazwa. Klucz do skrzyni Malty. Aha, to jest dobra, okej. Okay. To by się wcześniej przydało, ale teraz to już tam... Teraz to już palpiesto. No dobra, ważne, że to jest Christian. Co to łóżko w ogóle dostawili tutaj? No patrzcie, nie można łuków zabierać, o co tu chodzi? No i co? Aha! Najebiście. Dobra, momencik. Dobra, jestem z powrotem. No, na razie go może olejmy, niech się podniesie z pokoju, zje coś. Mam dla... Wilcza skóra orkowego psa. Dobra robota. Tylko zostaw... Tylko zostaw mi parę strzał. Kłujący cierń to jest w ogóle jakiś beznadziejny miecz. Się okazuje. No wybiłeś mnie, chłopie, z rytmu. Możesz mi... Tak, mogę ci... Aha. Wróć nie... Co za bzdura. Czy nic mu nie możemy ten, okej. Okay. Czerwojadzik z głowy. Kurczę, no. Nie mam pomysłu. Znaczy mam. No muszę bazić jak głupi. Pozabijam sobie trochę czerwojady, wiadomo. Zawsze level up się przyda. Akurat zaraz będziemy mieli następny poziomik. Coś tam będzie jasne. Właśnie nie wiem, czy się tego biegania nauczyć. Myślicie, że się opłaca? Bo nie wiem, bo nie mam pojęcia, jak to ma działać niby. Czy to jest na zasadzie takiej, że zamiast tego sprintu, co jest spotek, to my mamy takie bieganie, czy jak to działa?
Dobre pytanie, no ale cóż, o, jest krytoszczur. Akurat potrzebujemy twojego łoju, kolego. A jeszcze jakieś drzewo by się... Aha. Zajebiście. Akurat był młody krytoszczur, więc za bardzo nie mamy co się tutaj cieszyć, że jest. Kurczę, dobra, poszedłbym się kimnąć. Mamy drzewo. Pójdziemy tutaj. Ej, to już tu stało? Stało chyba, no, bez kitu. Chyba to już zdążyli tam jakoś zrobić. Przyzwyczaiłem się do tego, że tego tu nie było, nie? Strażnik. No, pójdę się przespać. Gdziekolwiek w sumie to nie ma znaczenia. Nawet się kimnę. W cudzym łóżku, byleby było rano. Myślałem, że to się skończyło już dawno temu. Niektórzy nigdy się nie nauczą. Właśnie, a świstak coś nam powie na ten temat? Nie wiem, powie nam, że zajebiście jestem teraz ważny w chuj. Nie, nic tam nie powie. Cóż, miło z jego strony. Nie wiem, czy ten odcinek nie będzie trochę krótszy. Pogadajmy lepiej o czymś innym. Zobaczymy, jak to tam wyjdzie. No się już więcej nie powtórzy. No, w sumie wydaje mi się, że tak, bo bym go za jakiś czas kończył. Niedługi, nie krótki. Ponieważ chciałbym... A Diego coś ten? Nic, Diego, dobrze. No, ponieważ muszę wstać rano. Ja to tylko nocami nagrywam, jak mam ciszę, spokój. Więc ciężko jest się jakoś zebrać, wiecie, do nagrywania, jak jest... Ja właśnie, a ten Ingor może ma coś ustawione? Nic. Ciężko jest się zabrać, jak jest Harmider w domu, co nie? Okej, okay, mi się wydaje, że my jeszcze musimy piłę do drewna ogarnąć, ale to pójdziemy do tego obozu przed zamkiem i tak musimy iść w tamtą stronę. Więc tak, mamy 20 sztuk drewna. Sadło jest drogie, nie? Sadło jest drogie, ale dobra. Potrzebujemy tych gwoździ jakoś dużo chyba, więc czekajcie. Desek potrzebujemy 17, tego potrzebujemy 43 sztuki. Nie wiem, czy mi wystarczy. Bo... Wziąłem 60, zajebiście. O, mamy sadła, dwie sztuki. Raz... Dwa, trzy... Najgorsze, że pewnie jakiegoś kretoszczura spotkam po drodze. Drewno. Drewno mogłem kupić u tego ziomka tam na pewno. Przed obozowiskiem. Aczkolwiek nie wiem, czy mi na nie wystarczy, nie? Może tak być, że będzie lipa. Kurczę, skończyłbym to zadanie dzisiaj, nie? Chciałbym mieć to z głowy, bo... No po co się, kurde, męczyć? Potem na drugi odcinek to zostawiać. Ja już wolę, wiecie, mam zadanie, wolę je skończyć, mieć z głowy. Święty spokój. No a tu mam jakieś rogi, jakieś kilka młotków. Pił też mi chyba tyle nie potrzeba, nie? Z tą rudą jest problem właśnie, bo... Nie da się jej aż tak łatwo tutaj farmić. No bo w jedynce to sobie mogliśmy w nowym obozie chociażby podejść, każdemu szczelić w pyski i było z głowy, a tutaj to jest tak, wiecie, ciężko, nie? Zawsze to samo. Okej, okay, to idziemy w takim razie. Ej, jakby mnie zagadał, to naprawdę by mnie szlak trafił. To jest tak wkurzająca postać. Jest gorszy od Wrzoda po prostu. Znaczy nie, no bo Wrzód za nami łazi, a on nie. Ale no wiecie, o co chodzi. Co przechodzimy, to chłopiec gdzieś obok. Szlak cię trafia. Otrzymałeś deski. No i on tu ma deskę za 15 sztuk. Na którą nas kompletnie nie stać. Hmm.
No wiadomo, tu trzeba ciułać golda na wszystkim, znaczy lud. Jakaś woda, no widzicie, to wszystko jest mało warte, nie? Tu wszystkich młotków nie potrzebujemy, pił też nie. Desek mamy 40, co ja robię, ty? Aha, to co, więcej... Aha, dobra, czyli mamy dwa razy więcej, dobra. No ja nie ogarnąłem tej mechaniki wcześniej, czyli jestem, kurwa, kretynem. Okej, nie było tematu. Fajnie, wszedłem do starego obozu. Okej. W takim razie pójdziemy. Nauczyłbym się tego biegania, bo wydaje mi się, że na tych odcinkach to może robić dużą robotę. To jakby bieganie. Też zależy jak to... Jakąś kondycję w ogóle chyba gdzieś tam dostałem wcześniej, nie? Coś było takiego. No dobra, zobaczmy. Co nam ci bandyci tu powiedzą. No gdzie wy jesteście? A, oni już tam poszli pewnie. Dobra, okej. Niech będzie. Przenieśli się po prostu, rozumiem. Czyli oni pewnie coś tam rozstawili już, my im dostawimy resztę. Chyba, że chcieli, żebym to zrobił na już. I teraz mi się anuluje zadanie. To się trochę zdenerwuje, nie powiem. Ale... Nie, nie anulowało się. Bandzior zwykły, dobra. Mam nadzieję, że dobrze wszystko sobie rozpisałem, policzyłem, bo jak nie, to będzie słabo. Nie chcę mi się tam cofać. Zresztą będę musiał to wtedy wyciąć, a no... Wiecie. Po co wycinać? Lepiej przeżywać całą grę wspólnie, nie? No, a gdzie jest ten ziomek od biegania? Ludzie zawsze Curtis. Gadają. No dobra, to zapiszę na dwójce i się go zapytam. Widzę, że coś ci powiem. Uważaj na siebie. Plus 20 wytrzymałości. A tutaj jest jakiś... Musi zapłacić. Może. A ja czegoś nie wiem. Co robi ta wytrzymałość niby? Niestety. Dobra, czekajcie, bo ja bym się dowiedział. O co z tym chodzi? Chyba nigdy nie zmieni. Niestety, nie mogę pomóc. Nieźle. Teraz myślałem, powinieneś być w stanie uciec przed dawno temu. Dobra, dobra. Wygrałeś. Masz szczęście. Broń. Dobra, chyba nie ma sensu się tego uczyć, bo nie rozumiem jak to działa za bardzo. Więc w takim razie sobie odpuścimy. Będziemy się uczyć siły raczej. Zamiast jakiegoś... Nie wiem o co chodzi z tą wytrzymałością totalnie. Aha, dobra, ja już mu chciałem oddać questa, a tu przecież jeszcze chata nie zbudowana. Dobra, to trzeba jakoś wejść. Każdy gwóźdź? Dobrze, pięknie. Mam nadzieję, że to wszystko i że będę mógł już iść. Gotowe. Piekielnie dobra robota. W miarę upływu czasu będę chciał tam jeszcze postawić wieżę obserwacyjną i parę innych drobiazgów, ale to może poczekać. On nie będzie chciał wrócić do starego obozu, jeśli chce. Poza tym, właśnie zapewniłeś sobie u nas pewną posadę, chłopcze. Zastanów się, czy wolisz rozkoszować się wolnością, czy wiecznie usługiwać magnatom. Pomyślę o tym. Pewnie tak się skończy. W końcu raczej nie zanosi się w najbliższej przyszłości na to, żeby bariera padła. Next level. Co? Przecież chyba... Każdy musi. Ej, czy ja musiałem level użyć na to wytrzymałość, czy nie? A teraz zgłupiałem. Nie, to za bryłki mamy. Aha! Nieźle. Dobra, to może mi się to przyda do czegoś. No, bo nie tracimy na tym nic, tylko bryłki. Okej, dobra. Spokojnie. Dobra, to zapytajmy się Dariona. Rozmawiałem z Quentinem. Jesteś wolny.
Już się bałem, że będę musiał spędzić resztę życia z tymi szumowinami. Ale dlaczego mi pomogłeś? Jesteśmy członkami tego samego obozu i musimy się wspierać. Co prawda nie planowałem zostawać na dłużej w starym obozie, ale dobrze wiedzieć, że nie każdy stamtąd jest takim dupkiem. Poza tym nie potrzebuję informacji o planach Nyrasa. Wiedziałem, że musisz mieć jakiś powód, ale opowiem ci wszystko. Nyras to totalny świr. Zawarł układ z jakimś byłym strażnikiem, bo ten nie może opuścić obozu. Ponoć ma jakiegoś haka na magnatów i jeśli Nyras zaprowadzi go w jakieś miejsce, przekaże dalej swoje rewelacje guru. Nie zdziwiłbym się, gdyby ten strażnik wyprowadził Nyrasa w pole, żeby zwyczajnie dać nogę. Skąd to wszystko wiesz? Byłem jednym z pierwszych ludzi, którzy chcieli się wybrać do obozu na bagnie po wykładach Nyrasa, dlatego mi ufa. W każdym razie prędzej czy później będę się chciał tam wyprawić, ale bez niego. Ten gość jest jakiś podejrzany. To mi wystarczy. Okej. Czyli to mamy załatwione. Dobra. No dobra, no to co? No to chyba możemy już zdać sprawozdanie, ale damy je już w następnym odcinku. Mam nadzieję, że ten się podobał. Jeśli tak, no to zachęcam do zostawienia subskrypcji, łapki w górę oraz komentarza. No i co? Widzimy się już w następnych cieniach przyszłości. Cześć!